Maciej Jabłoński, dzień dobry. Zapraszam na kolejny odcinek słownika sportowej polszczyzny. Wszyscy tęsknimy, już marzymy za meczami, za rywalizacją. Wyobrażamy sobie na przykład, że znowu widzimy dwie drużyny piłkarskie wychodzące na boisko i rozpoczynające pojedynek. Stop! Pojedynek. Często słyszymy to w relacjach z meczów piłkarskich, siatkarskich, koszykarskich. A przecież. Rywalizuje kilkunastu lub kilkudziesięciu zawodników. Jeżeli szukamy zamiennika słowa mecz, spotkanie, spróbujmy się trochę pogimnastykować, choć nie polecam także określenia starcie. Pojedynek tak, ale na przykład w szermierce, boksie czy singlu tenisowym, czyli wszędzie tam, gdzie rzeczywiście rywal staje naprzeciwko rywala. Idziemy dalej. 15 minut meczu za nami. Wyraźna przewaga podopiecznych trenera Adama Nowaka. Podopieczni. Tu znowu musimy się zatrzymać. To określenie zakorzeniło się już dekady temu w relacjach sportowych. Przecież, drodzy Państwo, grają zdrowi, młodzi, dorośli ludzie. To nie są pensjonariusze Domu Spokojnej Jesieni Życia. To nie są także bohaterowie jednej z piosenek Kazika Staszewskiego, w której wszyscy Nigdy Nie ma dzieci w domu, to jesteśmy Czyli po prostu dzieci. Koniec pierwszej połowy. Zespoły idą do szatni. Drużyna A przegrywa 2 do 0. Często zdarza nam się to usłyszeć, prawda? O ile z reguły nie mamy problemu z odpowiednim wymienieniem drużyn, czyli najpierw gospodarze, potem goście, inaczej niż w sportach północnoamerykańskich, o tyle z podaniem prawidłowego wyniku mamy problem. Drużyna A może przegrywać 0 do 2, 1 do 3, 2 do 4, ale nie 2 do 0, 3 do 1. Koniec meczu. Udało się odrobić straty. Drużyna A odniosła zwycięstwo z drużyną B. Odniosła zwycięstwo z, prawda? To też jest błąd językowy. Można odnieść zwycięstwo nad drużyną B. Zwycięstwo ducha nad materią. Jeżeli zapamiętamy sobie choćby ten przykład, to będzie nam już łatwiej, a zatem można odnieść zwycięstwo nad, można po prostu zwyciężyć i też uwaga, kogoś, a nie zwyciężyć z kimś. Można wygrać z kimś, ale zwyciężyć kogoś. A co z porażką? Zdarza nam się również usłyszeć, że ktoś odniósł porażkę. Można tylko od niej zwycięstwo. Porażki możemy ponosić, porażek możemy doznawać. A tak naprawdę najpiękniejsze jest wygrywać, wygrać, przegrywać, przegrać. To wydaje się proste, ale proste. Wcale nie znaczy prostackie. Do zobaczenia.